tę przedziwną barwę, że rozrzewnia, do duszy wlewa smutek, podysze. Jak powiedziałem, w urbie śpiewają wszyscy, bez wyjątku, wszyscy zgodnie i czysto. Słyszy się w tym śpiewie coś ze szmeru leśnego, jakby echo leśne w postaci fermaty na przedostatniej zwykle nucie stawianej. Piękny cytat. Widać, że był człowiekiem ogromnie wrażliwym. Jak mówią znawcy, muzykolodzy, miał niemalże idealny słuch muzyczny. Kiedy odprawiał w Wyszyńcu, w Kadzidze czy gdzie indziej w Sumę i przychodzili w urbie i śpiewali to, a msza święta była po łacinie, ale były części, kiedy się śpiewało i pieśni te polskie, nasze, piękne, o których kiedyś marzył jako kleryk, żeby rozśpiewać swoją parafię, takich właśnie rzeczy, takie rzeczy przeżywał. Piękny ten cytat, bardzo mi się podobał. A więc te odczyty miał przez cały czas, od 1926 roku aż do 1939. Już nie męczę Państwa, ile to tam tych było, ale bardzo często są takie fotografie i w tej publikacji, którą przygotowałem, jak siedzi przy pianinie i właśnie śpiewa i odtwarza te melodie. Czasem, jak właśnie podawały nawet, podawała ówczesna prasa, bo przychodził zawsze w sutannie, elegancko ubrany, bo był bardzo przystojnym, wysokim mężczyzną. Pisali kiedyś, podpasywał sutannę i podskakiwał, żeby pokazać te tańce grubioskie, co mu pięknie wychodziło. Ostatni odczyt o pieśniach Puszczy Kurpiowskiej wygłosił ksiądz Kierkowski w marcu 1939 roku w Towarzystwie Naukowym Płockim. Niezwykłą popularność zyskał ksiądz Władysław Kierkowski jako autor wesela widowiska Wesele na Kurpiach. Widowisko ludowe w czterech obrazach ze śpiewami i tańcami. Wydane zostało dwukrotnie. W 1932 i 3 roku w formie publikacji książkowej dedykował je moim kurpikom z Puszczy Zielonej z wyrazami serdecznej podzięki za chętne nucenie pieśni swych i goszczenie mnie w swoich podwojach. Bardzo piękna dedykacja. Moim kurpikom z Puszczy Zielonej. Nie było to jakieś wyrażenie ubliżające, ale widać było, że tam jest serdeczność. Oni go przyjmowali i on ich tak odbierał. Proszę Państwa, właśnie to wesele na Kurpiach, które zrobiło taką furorę, jeśli można powiedzieć, też miało swój rodowód w jakiś sposób w Towarzystwie Naukowym Płockim. Bowiem podczas tych spotkań i odczytów, kiedy mówił o zwyczajach, ilustrował je muzyką, grając na pianinie, jak mówiłem przed chwilą, obecna wówczas pani Marcelina Rościszewska, dama taka, pierwsza dama w Płocku, zwróciła się z propozycją do księdza jegomościa, jak mówiono, czy podjąłby się napisania tego tak, aby można było to wystawić na scenie. I tak się zaczęło. Powstało dzieło napisane w dość trudnej gwarze Kurpiowskiej, które zdecydował się wystawić dyrektor Teatru Płockiego, mianowicie pan Tadeusz Skarżyński. Pomagał mu w tym znany nauczyciel muzyki, kompozytor Faustyn Piasek. Jeszcze w latach 50. uczył w liceach płockich. Premiera Wesela na Kurpiach odbyła się 10 marca 1928 roku w Płocku. Recenzje, jakie się ukazały, były bardzo pochlebne, choć przeprowadzono pewne poprawki i udoskonalenia choreograficzne. Oczywiście wszystkiego nie można było, co w tych pierwszych scenariuszach było zapisane czy uwzględnione.
Nie nawet znaczenie oprócz tekstów i muzyki miała scenografia i kostiumy, a więc wnętrze izby oraz stroje prezentowane w kolejnych częściach tego wesela. Cztery były takie części. Byłby ty z rękowiny, rozpleciny i oczepiny. Przez cały czas dobrym duchem dla autora był jego kolega i przyjaciel ksiądz Władysław Mąkowski, historyk, archiwista, człowiek światły, chętnie angażujący się w pracę społeczną i kulturalną. Ksiądz Mąkowski to jest oddzielna historia, można by z niej powiedzieć, jeden z najlepszych przedwojennych znawców dziejów Mazowsza. Prawda, panie doktorze? Tak. Jeżeli coś napisał ksiądz Mąkowski, to już nie ma to sprawy. Tak jak dekanów umiał dobrze czytać i pisać. Czytać poznał doskonale paleografię. Sam studiował kiedyś grekę i łacinę i jako taki mądrząszkowy dyrektor archiwum i biblioteki w tym wyżywał się przez całe życie. Zmarł dopiero w 1945 roku w marcu. To on był właśnie jego takim dobrym duchem, doradzał mu i wiele rzeczy podpowiadał. Wkrótce teraz Płocki wyruszył ze swoim spektaklem Wesele na Kurpiach w Polskę. Był we Wrocławiu, potem w Warszawie, gdzie Wesele na Kurpiach zrobiło znów, powiem, niezwykłą furorę. Byli spale u prezydenta Ignacego Moźnickiego. W Kurierze Porannym w 1928 roku ukazała się bardzo kompletna recenzja i krzyja szanownego pana Boja Żeleńskiego. Przecież wiadomo, że to był znany muzykolog, ale również i prześmiewca. Potrafił dociąć albo zdać taką szpilę komuś, że to było no długo pamiętane i do dzisiaj go wspominamy. A proszę zauważyć, co tenże szanowny Boj Żeleński pisze. Wykonanie Wesela na Kurpiach jest urocze, przede wszystkim proste. Nic tu nie jest przestylizowane, nic nie jest uszminkowane niby naiwnością. Wszystko jest tak, jak trzeba. Ten młody psiamkny, mówiąc po kurpiowsku, chłopak, istny krzasnyski Valentino, chwyta za serce młodością i urodą. Panna młoda była go warta. Starzy ględzili roztropnie, drobnie piszczały i zawodzili dziewiczą tańce, chóry i orkiestra, szły szybciutko i dokładnie. No, bardzo ładna recenzja. Oczywiście recenzja jest dość długa, ale tutaj tylko fragmenci. Również duże sukcesy odniósł spektakl w Wilnie i innych miastach. Warto wspomnieć, że w swojej parafii, wówczas wiejskiej, w Wilnicy ksiądz Kierkowski wystawiał ten utwór ze swoimi parafianami. Te parafialne przedstawienia cieszyły się także dużym powodzeniem. Przyjeżdżali z goście z Płocka, z Policji. Spało to do 1939 roku, jeszcze latem. W lipcu 1939 roku przed kościołem w imiennicy wystawiano to. Oprócz pracy duszpasterskiej i tej ze zbieraniem pieśni ksiądz Kierkowski wraz z parafianami wybudował piękny muromany kościół. Rzeczywiście to jest do dzisiaj jeden z piękniejszych kościołów. Wojna i okupacja przerwały piękną pracę księdza Kierkowskiego. Podzielił los wielu Polaków zamordowanych w obozie w Działdowie w sierpniu 1941 roku. Już kończę. Zbiorami księdza Kierkowskiego interesowali się muzycy i kompozytorzy, tacy jak Witold Lutosławski, Tadeusz Maklakiewicz, Marian Dotmański, Jerzy Kolaczkowski, Tadeusz Paczorkiewicz, Karol Szymanowski czy Tadeusz Szygetiński, który bardzo często z księdzem Kierkowskim się kontaktował. Jak zajrzycie państwo do tej pracy o księdzu Kierkowskim, właśnie partytura, jeśli tak można powiedzieć, czy nuty, bo nie znam się specjalnie na tym, do tej piosenki, którą śpiewa do dzisiaj Mazowsze, Kurcu, Rzeźta, Kawalerii przyszli, to właśnie jest od księdza Kierkowskiego. Dobrze się więc, proszę państwa, stało, że Sejmik województwa mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku
2011 rokiem księdza Władysława Skierkowskiego na Mazowszu, a pan marszałek Adam Struzik patronował i patronuje w tej akcji w różnych miejscowościach. Dobrze, że w Mazowszu, w Urbiowszczyźnie, jakim był Myszyniec, tam pamiętają o i promują księdza Jegomościa, który tak rozmiłował się w tych melodiach i tekstach. I nadal jest tam z nimi, z nami, bo jest biblioteka jego imienia i mają też tam rozmaite jego zbiory. Dobrze się stało, że i tutaj mogliśmy o nim parę zdań usłyszeć, bo to jest między innymi ten, który to dziedzictwo nasze kulturowe ziemi zawczyńskiej pomnażał. Stąd wyszedł i tak rozsławił nas na całej Polsce, ale również nie tylko w Polsce, powiedziałbym nawet w Europie, bo z weselem na Kurpiach jeździli nawet za ocean, nie mówiąc o tym, że wielokrotnie byli we Francji, w Niemczech, szczególnie w ośrodkach polonijnych, ale również i w Chicago, tam gdzie Polaków jest najwięcej. Dziękuję Państwu.